Ochłodziło się i dziś w nocy niemal wszędzie złapie mróz. Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na aurę w Polsce jutro wpływać będą dwa różne układy baryczne. Na wschodzie i południowym wschodzie oddziaływał będzie niż znad Morza Czarnego, a pozostała Polska znajdzie się już pod wpływem wyżu znad krajów Beneluxu. Zachmurzenie będzie zmienne, wyż zapewni też trochę słońca, a przelotnych opadów śniegu spodziewamy się na Podkarpaciu oraz w całym paśmie gór. Termometry w ciągu dnia pokażą od minus 8 stopni na Podhalu do 4 na Nizinie Szczecińskiej. Teraz popatrzmy, jak będzie u nas. Noc początkowo pogodna i bez opadów, a po północy silne zamglenia i mgły ograniczające widoczność i osadzające szać. Na drogach ślisko, a na termometrach od minus 10 stopni w Kłodzku do minus 3 w Legnicy. Poranek bez zmian, rześki, pochmurny i mglisty, a na drogach niebezpieczna gołoleć. W ciągu dnia niedzielny krajobraz dodatkowo zabielą przelotne opady śniegu, a termometry pokażą od minus 2 stopni w Kłodzku do 2 na plusie w Legnicy. Ciśnienie będzie jutro rosło. W południe wyniesie 1019 hektopaskali. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby. Biometr nie będzie nam sprzyjał. Do śniadania wskazana mocniejsza kawa, a warunki drogowe nadal trudne. Uważajmy jutro na silne zamglenia i śliskie drogi. I to wszystkie informacje o pogodzie. Przyjemnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.